Pryzmat Radio w internecie. W poniedziałek na antenie Radia Pryzmat. 19. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Dobry wieczór, słuchacie Radia Pryzmat przed Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie. Mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz. Słuchacie audycji Poza rządem dzięki naszemu dzisiejszemu realizatorowi Kamilowi Wójcikowi, któremu bardzo dziękuję za odtworzenie pierwszego utworu zespołu Kinematic, który będzie nam dzisiaj towarzyszył. To był utwór Miss McCabe. Oczywiście słuchamy muzyki na wolnych licencjach, głównie z portalu jamendo.com, a dzisiaj rozmawiamy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej, w skrócie można powiedzieć GAP. Tak. I w studiu reprezentant fundacji. Jarosław Żerulik, doradca w projekcie MOWES, czyli Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. I o MOWES-ie będzie dzisiaj dużo. Spróbujemy zrozumieć, czym się zajmujecie i kto może u Was znaleźć pomoc. Ale sama fundacja to jest bardzo duża fundacja. Muszę przyznać, że bardzo długo myślałam, gdzieś mi tam się przewijaliście, żeby przydałoby się zaprosić do Radia Pryzmat właśnie GAP. To jest fundacja, na stronie której można przeczytać tak. Misją Fundacji GAP jest profesjonalne opracowywanie i oferowanie innowacyjnych rozwiązań gwarantujących rozwój interesariuszy oraz społeczności GAP. I teraz chciałam na początek spytać, co to są innowacyjne rozwiązania? Okej. Okay. Powiem tak, to trudne pytanie, tak. Bo ja mam trochę własną interpretację tej misji. Mhm. Jest to nie tyle opracowywanie samo o sobie, co działalność proinnowacyjna skierowana do społeczności, gospodarki, administracji publicznej. Mhm. Czyli rozumiemy przez to wszystkie działania promujące rozwój podmiotów ekonomii społecznej z jednej strony. Dodatkowo, ponieważ mamy bardzo szeroki zakres działań, więc jest to także promocja środowiska GAP, czyli katedry, w tym momencie już Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, zarówno pracowników naukowych, jak i studentów, oraz propagowanie partycypacji społecznej wśród społeczności. Tak naprawdę to, do kogo ta promocja jest skierowana, tu zależy od tego, jakie programy mamy są dostępne. Właśnie, to jest jakby cel, który przyświeca organizacji w działaniu. Tego jest dużo, tego co wy powiedziałeś, ale ta innowacja mi się jakoś tak wybija, jak czytam to. Mam wrażenie, że ona jest dla Was ważna, ta partycypacja, również współpraca. Jakby jakie cele sobie stawiacie? Jakby co byście chcieli, żeby się zadziało w tej rzeczywistości wokół nas? Jeżeli chodzi o innowacje, to tutaj przede wszystkim należy powiedzieć o wsparciu podmiotów ekonomii społecznej jako całego segmentu rynku. Mhm. Bo to jest kolejna grupa, która może zapewnić pracę ludziom, może zapewnić rozwój społeczny, łącząc te dwie wartości. I tak naprawdę skupiamy się na tym, aby ta grupa odbiorców naszych działań była tą główną, docelową i żeby to ona jak najwięcej zyskała na działalności naszej fundacji i żeby ona się rozwijała. O ekonomii społecznej jeszcze powiemy niejedno później. Jedną rzecz, na którą zwróciłam uwagę, albo może zwróciłam, to jest za dużo powiedziane, ale chyba pierwszy raz mam fundację tutaj w radiu, u zapleczu której jest cały wydział. Tak, że jakby można przynajmniej tak wyczytałam, że początek Waszej działalności to są właśnie, jakby wypłynęło to z potrzeby ludzi uczelni, o tak może najogólniej powiedzieć. Ja może powiem tak, zainteresowania ludzi, którzy zakładali fundację, tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć o profesorze Jerzym Hausnerze, były właśnie skierowane w kierunku ekonomii społecznej. I żeby bardziej wyjaśnić, na czym ta innowacyjność, na czym cele fundacji polegają, to można powiedzieć tak, że chodzi o rozwój stowarzyszeń fundacji, także spółdzielni socjalnych,
po to, żeby one stanowiły ważny segment, mocny segment rynku i może to zabrzmi bardzo ekonomicznie, ale żeby także pracowały z jednej strony na PKB, a z drugiej strony, żeby pomagały ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują. To jest może i brutalne to stwierdzenie ekonomiczne, ale dla mnie na przykład jest bardzo fajne, to jest może złe słowo, ale to jest bardzo cenne, że jakby zwracacie na ten ekonomiczny element uwagę, bo mam często wrażenie, szczególnie jak czytam na przykład niektóre posty czy jakieś artykuły o spółdzielniach czy o jakichś reprezentantach ekonomii społecznej, to ten element społeczny jest bardzo wyciągnięty, no i on jest bardzo ważny. Natomiast w efekcie czasami no nie prosperują te miejsca, tak? W sensie tak naprawdę proszą o jakieś tam wsparcie i jakby brakuje tego podejścia takiego gospodarczego do całej do tej pracy. A dobrze wiemy, że to nie jest nic złego, tylko jednak no, rynek wymaga pewnego sposobu myślenia i podejścia. Okej. Też pracujesz w organizacji, organizacji pozarządowej, więc pewnie dzielisz okresy, tak jak ja, przynajmniej ja tak robię, że dzielę je na okresy finansowania, więc było poprzednie programowanie, gdzie rzeczywiście wyciągało się ten aspekt społeczny przede wszystkim na promocję tych organizacji pozarządowych. W tym programowaniu jednak bardzo widoczny jest aspekt, którym promuje się działalność gospodarczą albo działalność, przynajmniej odpłatną, która pozwoli tym organizacjom na usamodzielnienie się. Czyli żeby zacząć nie żyć z samych grantów, tylko jeżeli chcemy prowadzić działalność prospołeczną, dobroczynną czy jakąkolwiek inną prospołeczną działalność, to organizacja nie może polegać tylko i wyłącznie na środkach, które będzie otrzymywać. Myślę, że do tego przejdziemy w dalszej rozmowie, ponieważ jest szereg przykładów życia wziętych. Natomiast rzeczywiście jest to teraz bardzo istotne i jeżeli się spojrzy na to, na co przyznawane są granty albo na co można otrzymać dotacje w środowisku organizacji pozarządowych, to są to przede wszystkim działania, które mają albo spowodować, że organizacja zatrudni pracownika, albo przetestuje pomysł, który ma jej zapewnić później realizację działalności odpłatnej albo gospodarczej. Muszę przyznać, że w tym roku widać też rzeczywiście, że organizacje też o tym myślą, o tym, że muszą się usamodzielnić, że zwracają uwagę, że jest z tym problem, że na przykład nie mają takich stałych darczyńców, którzy regularnie przekazują finanse jakieś tam dla nich, tylko na przykład liczą na ten 1%, albo właśnie tylko z grantów. No i przynajmniej przez te 8 lat chyba dopiero pierwszy raz teraz mi się pojawiają w ogóle, że podejmowany jest ten temat, że trzeba coś wymyślić, na przykład jakąś usługę, czy w ogóle w ten sposób zacząć myśleć, że musimy nabrać jakiejś płynności. No i mam nadzieję, że tak będzie i to też dużo osób zwraca uwagę, że w ten sposób sektor trzeci się wzmocni po prostu, będzie silniejszy. To myślę tak. Czyli tak mniej więcej o fundacji, mniej więcej mam nadzieję, że nasi słuchacze wyobrażają sobie, czym się fundacja zajmuje. No już poszliśmy chyba o krok dalej. Tak, nawet trochę o krok dalej, ale po piosence posłuchamy o tym, jakie działania podejmujecie, jakie projekty, bo jest ich niemało, a potem będzie dalsza część rozmowy. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Słuchajcie, Radia Pryzmat, rozmawiamy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Wiem, że to brzmi dziwnie, bo nie z całą fundacją, ale z reprezentantem. Już mamy zarys, czym fundacja się zajmuje. Zachęcamy oczywiście do odwiedzenia strony fundacji, fundacjagap.pl. A teraz działania, no bo jakby nie patrząc, no istnienia wszystkich organizacji jest to, co robią. No i teraz zdradź nam, w jakich obszarach działacie, w jaki sposób. Mam nadzieję, że już... A może tak, bo nie chciałam zdradzić ten duże wydarzenie, które jest pod waszym patronatem, ale myślę, że wszystko powiesz naszym słuchaczom.
Okej. Tak jak mówiłeś na początku, my mamy bardzo dużo obszarów, natomiast przygotowując się do spotkania określiłem 3 takie podstawowe. I przede wszystkim obszarem działania to promocja partycypacji społecznej i działań w tym zakresie. To teraz musi powstać pytanie, co to jest partycypacja społeczna? Co to jest partycypacja społeczna? Najprościej mówiąc, jest to współudział ludzi w rządzeniu. Przede wszystkim może nie w rządzeniu państwem, ale w rządzeniu najbliższą lokalną społecznością, w wywieraniu wpływ na ludzi, którzy podejmują decyzje. Wpływ pozytywny i taki, który napędza do rozwoju, do działań, do scalania społeczności, dzięki któremu można zaspokoić podstawowe potrzeby. Tak? Mówimy tutaj chociażby o wpływie, który mógłby na przykład spowodować większe dotacje na to Centrum Kultury. No, byłoby pięknie. Byłoby pięknie. Poczynając od dziury w chodniku, po działania, które zmierzają do tego, aby ludzie się poznali między sobą, czyli takie działania sąsiedzkie, wszystkie tego typu działania, jeżeli chodzi o partycypację, myślę, że można w bardzo szerokim kontekście zawrzeć. To już wiemy, o co chodzi i co, w jaki sposób to promujecie? Tutaj działamy dzięki programom przede wszystkim FIO, czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Takie działania kierujemy do młodzieży. Przede wszystkim jest to edukacja na przykład o inicjatywie lokalnej, o budżecie obywatelskim. Jakieś takie prelekcje prowadzicie, coś takiego, czy jakieś warsztaty? Może dam przykład. FIO, które robiliśmy, polegało właśnie na warsztatach w szkołach, przepraszam, mogę się pomylić, prawdopodobnie nie pamiętam, bo akurat w tym projekcie nie uczestniczyłem, ale były to chyba licea. Z terenu Małopolski, z tym, że staramy się skupiać przede wszystkim na powiatach, które nas okrążają. Aha, czyli przekraczacie trochę. Jakby kwestia Krakowa. Finansów jest tutaj decydująca. Bardzo fajny projekt, gdzie edukowaliśmy o inicjatywie lokalnej. W ramach tego projektu były wykłady, były warsztaty i w każdej szkole grupa, która uczestniczyła, musiała wypracować pomysł, tak, na inicjatywę lokalną i zgłosić ją do urzędu miasta czy pobliskiego urzędu, odpowiedniego urzędu. Bardzo tak to fajne. Nazwijmy. Okazało się, że nie wszystkie urzędy w ogóle mają taką instytucję jak inicjatywa lokalna. Pozytywnym aspektem było to, że musiały je wprowadzić. No tak, przy okazji. Niewiele inicjatyw lokalnych udało się przeprowadzić, udało się sfinansować. Pomysły były przeróżne. Mi się bardzo podobał pomysł, gdzie pewna grupa chciała, aby miasto zakupiło lalkę, taką lalkę jak na filmach amerykańskich, która pomaga w wychowywaniu dzieci. To się nie udało? Okej. Ale to był naprawdę bardzo fajny pomysł, który zawsze dajemy za przykład. Taki zaskakujący jak, w sumie, tak. że licali, no, tam uczniowie poczuli potrzebę. Ogólnie właśnie te projekty, te pomysły były rzeczywiście bardzo, powiedziałbym, że bardzo dojrzałe. Bardzo fajnie. To jest, mi tego też bardzo brakuje, żeby pytać tą docelową grupę o co, czego ona tak naprawdę potrzebuje, bo mamy taką tendencję, że ktoś tam w radzie sobie siedzi i wymyśla, co tu zrobię dla osiedla, zamiast pytać mieszkańców, co by chcieli i by było może trochę bardziej adekwatne te pomysły. Tak, tylko to jeszcze trzeba wiedzieć, jak pytać, tak, żeby dostać informacje. To też prawda. Natomiast jeżeli chodzi o partycypację społeczną, to z drugiej strony kierujemy swoje działania do osób starszych, seniorów. Tutaj dzięki programowi ASOS. Oba programy FIO ASOS są programami Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o programy, które realizujemy z ASOS-a, to muszę się pochwalić, że już realizujemy trzeci. Tak, trzeci program z rzędu. Zawsze stawiamy na tą partycypację, więc pierwszy program polegał na tym, że grupy senioralne tworzyły projekt do budżetów obywatelskich. Większość z tych projektów trafiła do głosowania. No to fajnie. Nie będę mówił, czy wygrały, czy nie. O, to już. Ale ważne, że trafiły, były na tyle. Formalnie były dobrze wykonane. Były dobrze wykonane. To wiemy, że to nie jest wcale takie proste. Więc. Tak, dalej to już nie jest wcale takie proste. W tamtym roku
połączyliśmy partycypację w odpowiedzi na zapotrzebowanie, które widzieliśmy z drugiej strony, połączyliśmy tą partycypację z nauką tabletów, posługiwania się tabletami. Później w tym roku, znowu korzystając z pomysłu seniorów, połączyliśmy tą partycypację w produkcję reportażu społecznego, fotograficznego, co pozwala nam uczyć seniorów obsługi aparatów i robienia zdjęć. Super, czyli będą sobie robić super selfie później, przy okazji. Znaczy, z tego co na razie mamy, na szczęście okazuje się, że nie robią selfie, rzeczywiście robią te zdjęcia. Super. To jest bardzo fajne, bo muszę przyznać, że to już też się kiedyś tu słuchaczom żaliłam, że miałam takie wrażenie przynajmniej, no teraz rzeczywiście to się zmienia, ale był jakiś taki czas, że ciągle były dla seniorów tylko szkolenia z komputerów, tak jak je obsługiwać i tak dalej. A jakby i na tym się zatrzymywało, przy czym no wiemy dobrze, że częściej mamy ze smartfonem do czynienia niż czasami z komputerem. Także to jest bardzo fajne, że się otwiera kolejne drzwi seniorom, tak żeby mogli współkorzystać z tych dóbr, które technologia nam daje, a jest coś takiego, że mamy strach przed takimi różnymi sprzętami. Tak. Dobrze jest go przełamywać, tak? Bo szczególnie starsi, to wiemy dobrze. Tak, to jest dla seniorów bardzo ważne. Natomiast, co wydaje mi się równie ważne, albo nawet trochę ważniejsze, to jest przebywanie w grupie. A, no tak, w sumie tak, bo to macie zawsze... Przede wszystkim. Fajnie, czyli... Bo jeżeli cię mogę zareklamować... Oczywiście. To prowadzimy punkt cyfrowego wsparcia seniora, więc można do nas przyjść. Możecie pomóc. Możemy pomóc indywidualnie lub na przykład we dwie osoby, jeżeli tacy seniorzy przyjdą. Czyli na przykład jak jestem seniorką i powiedzmy, że mam jakiś sprzęt, na przykład ten tablet, i nie mogę sobie coś ustawić, to mogę się do was zgłosić z taką prozaiczną sprawą, czy z tym czy tabletem, raczej... albo nawet bez tego tabletu, ponieważ mamy własne, jak najbardziej. Super, to jest bardzo fajne. Laptop, telefon. Bo często też słyszę właśnie, że starsi mają problem z jakimiś ustawieniami, albo coś sobie klikną. My mamy czasami z tym problem, a nie zawsze mają do kogo się zwrócić, nie? Dobra, no to super. A w ogóle gdzie to centrum wsparcia cyfrowego? U nas, to znaczy? To znaczy na ulicy Bandurskiego 58/11. Gdyby ktoś kojarzył, to do niedawna byliśmy na ulicy Rakowickiej 10B, więc czasami się trafia, że ktoś tam jeszcze podejdzie i zapyta, albo kojarzy nas z tej ulicy, natomiast od miesiąca już na nowej, w nowym siedzibie. W nowym miejscu. No to dobrze, to Bandurskiego, tak? Bandurskiego 58. Dobra, to mamy jedno działanie, to jest kolejne. Tak, drugim obszarem, i tu nawiążę do tego, o czym już starała się zapowiedzieć, to jest ekonomia otwartych oczu. Jest to ekonomia otwartych oczu skierowana zarówno do przedsiębiorców na całym świecie, jak i konsumentów, czyli tak naprawdę do każdego z nas. I o co chodzi w tej ekonomii otwartych oczu? Działania skupiają się na promocji organizacji, firm, które na pierwszym miejscu stawiają wartość. Tą wartością może być, powiedzmy, ekologia. To mogą być wartości humanitarne. To mogą być rozszerzony, bardzo wysoki CSR dla pracowników. Czy firma Idea, czyli firma, która zarządza się sama, ponieważ pracownicy mają taki poziom dowolności swoich działań. Tak? Nie mają presji. I oczywistym jest to, że te firmy działają dla zysku, ale ten zysk budują na takim zdrowym fundamencie wartości. Czyli nie, tak jakby nie zysk za wszelką cenę, o tak bym powiedziała. Że po prostu wyzyskujemy to, co jest wkoło nas, jeśli nie zastanawiamy nad konsekwencjami, jakie ta nasza firma wywołuje na środowisko wokół, tak? Na przykład. Tak, jak mamy tak, jakąś na przykład. Fabrykę. Najpopularniejszym przykładem jest Nestle, tutaj jako Nescafe, który produkuje kawę. To Unilever, który jako Nescafe produkuje kawę i nie zbiera, nie kupuje tej kawy z plantacji, gdzie pracują dzieci. No, mam nadzieję, że już wiele osób kojarzy takie rzeczy, bo też jest dużo organizacji, które zwraca uwagę na to, że na przykład ktoś, nie wiem, karczuje jakieś tam lasy, bo potrzebuje coś a tutaj sprzedaje i tak dalej, i tak dalej.
takich wątków jest bardzo dużo. Tak, dokładnie. Temat jest trudny, trzeba przyznać, bo takich wiadomości pojawia się masa. Ja się zawsze zastanawiam, na ile one są prawdziwe. W tym sensie, że mam czasami poczucie, że ktoś kogoś nie lubi, i wyszukał jakiejś informacji, że jakaś firma niby tutaj prowadzi jakieś takie świadome, stara się na przykład być ekologiczna, a się okazuje, że z drugiej strony daje pieniądze na coś, co kompletnie zaprzecza ich wartościom. No i to takie jest zawsze problematyczne. Tak, to prawda, natomiast staramy się w momencie, kiedy zapraszamy już taką organizację, a zapraszamy na co? Zapraszamy na kongres Otwartych Oczu. Najbliższy kongres, druga edycja, odbędzie się w Krakowskim Centrum Kongresowym. To jest Po sąsiedzku. Dokładnie w połowie listopada. Tu wychodzi 16-17 listopada. Na co bardzo serdecznie zapraszam oczywiście. Spore wydarzenie. Na mieście dużo informacji. Tak, mamy własny tramwaj. Tak. Jak na razie to jest nasza duma. Reklama na tramwaju. Jesteśmy pod wrażeniem. Ja na rondzie matecznym widzę cały czas ten, nie wiem jak to się ładnie nazywa, ten baner, który jest na środku ronda. Trudno go przeoczyć. Tak, natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że oprócz firm są to też politycy, którzy promują taką politykę ekonomii otwartych oczu. Naszym ulubionym jest Pan prezydent. Znaczy, dlaczego? To wystarczy iść tak naprawdę posłuchać wywiadu. Pan prezydent będzie u nas na kongresie. Warto posłuchać i wtedy naprawdę bardzo łatwo się przekonać do tego, co mówi, i bardzo łatwo zrozumieć tą ideę. No, to już wiemy, co robimy w listopadzie. Można się jeszcze zapisać na ten kongres? Oczywiście. Przez naszą stronę internetową, tam są odpowiednie linki. To jest dla każdego? W sensie, nie wiem, nie kierujecie się tylko na studentów, tylko, nie wiem, ja też bym mogła się zapisać? Nie. Tak naprawdę bardziej niż na studentów kierujemy się na biznes. W sumie to chcemy uzyskać pewną równowagę między biznesem, bo jakby nie było, kongres jest biznesowy, jest dla biznesmenów i samorządowców. Jeżeli chodzi o studentów, to interesuje nas to, żeby oni widząc to edukowali się i partycypowali w tym, co tam się dzieje. I także dla organizacji pozarządowych, które też mogą wziąć przykład. A mi osobiście wydaje się, że nierzadko organizacje pozarządowe są właśnie takimi open-eyesowymi przedsiębiorstwami. No. Zdecydowanie tak. No to mam nadzieję, że będzie bardzo twórczo i dużo osób się też zainspiruje nawzajem, co zmienić w swoim biznesie, żeby było lepiej. Dobrze, to jeszcze mamy jeden obszar z tego, co kojarzę. Trzeci obszar, czyli ten, o którym już rozmawialiśmy, czyli Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nasza fundacja prowadzi dwa takie ośrodki tak naprawdę dla krakowskiego obszaru metropolitalnego i dla Małopolski Zachodniej. Jeżeli ktoś nie do końca kojarzy, co to jest Małopolska Zachodnia, to są to powiaty wadowicki, oświęcimski, szanowski i olkuski. Aha, no to pięknie mamy zarysowane, o czym będziemy rozmawiać po piosence, bo przybliżymy, czym MOWES się zajmuje i o co tak naprawdę chodzi. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w studiu Radia Pryzmat i wywołaliśmy temat MOWES-ów, bo już wiemy, że prowadzicie dwa. Co to jest MOWES? MOWES, czyli Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mi się zawsze to kojarzyło z oddzielną instytucją, ale to nie jest oddzielna instytucja, jest to instytucja jakby w instytucji. Dokładnie jest to konsorcjum tak naprawdę, ponieważ uczestniczymy w nim my, czyli Fundacja GAP-u, uczestniczy PiS, Biuro Inicjatyw Społecznych, RMZ, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej, OPOKA i Związek Ilustracyjny Spółdzielni Pracy. Czyli, że razem współpracujecie, żeby to prowadzić, tak? W ten sposób. Razem współpracujemy, żeby to prowadzić, natomiast każdy z nas ma oddzielne obszary tematyczne, oddzielne obszary wsparcia.
jakby animujemy, żeby komuś z jednego obszaru wsparcia ktoś mógł przejść do drugiego, który jest dla niego bardziej odpowiedni. Natomiast nie wygląda to tak, że nasze działania się w jakiś sposób zazębiają na tym poziomie operacyjnym. Okej, dobra. No to w jaki sposób wspieracie ekonomię społeczną? W jaki sposób wspieramy ekonomię społeczną? To ja może powiem o tym, jak my to robimy. Czyli my to robimy przede wszystkim poprzez doradztwo. Doradztwo specjalistyczne, szkolenia i narzędzia typu strategie marketingowe, strategie rozwoju, na których organizacja ma wypracować pewien plan, mapę drogową i po czym ma wiedzieć, jak ją zrealizować. Natomiast to tak w skrócie, jeżeli się już w to wejdzie głębiej, no to okazuje się, że te działania są dużo bardziej różnorodne swym wąskim wąskiej grupie. Jak dobrze rozumiem, chodzi o to, że po prostu mocno dostosowujecie się do swojego odbiorcy, tak? W sensie w zależności, co ta dana organizacja potrzebuje, to tak się staracie pomóc. Tak. Oczywiście początki były trudne, więc to były, powiedzmy, pewne szkolenia czy doradztwo, które jest popularne. Tak? Czyli niczym się nie różni od tego, co było do tej pory. Natomiast zmienia się to. Z każdą chwilą się to zmienia. Zmienia się to z czasem. W tym momencie przykłady. Będziemy organizować szkolenie z PFRON-u, czyli jak dostać dotację z PFRON-u i jak finansować się z PFRON-u. Szkolenie z zakresu promocji OPP 1%, ponieważ zbliża się koniec roku, można przygotować kampanię. Kto może korzystać z tych szkoleń? I tu sprawa jest trochę skomplikowana, ponieważ z jednej strony mogą wszyscy, z drugiej strony tylko ci, którzy należą do MOWES-a, czyli biorą udział w projekcie, przeszli ścieżkę rekrutacyjną. Chodzi o to, że nie wszystkie działania są otwarte, a większość skierowana jest właśnie do tych, które przeszły tą ścieżkę rekrutacyjną. Ja może powiem, na czym to polega. Polega to na tym, że kiedy mamy na naszej stronie, ale przede wszystkim na stronie ROPS-u, esmałopolska.pl, formularze zgłoszeniowe, po wypełnieniu takiego formularza my go oceniamy. Bardzo rzadko zdarza się, przyznaję, chociaż nie wiem, czy powinienem na antenie, że kogoś odrzucamy, jednak staramy się, żeby każdy... To może kogoś zachęcić, słuchaj, że nie ma takich bardzo wysokich wymogów. Staramy się, żeby każdy, może nie każdy, ale żeby ci, którzy oczywiście spełniają warunki, ponieważ są pewne warunki, których nie da się w żaden sposób ominąć, mógł do projektu przystąpić. Jeżeli już organizacja uzyska pozytywną ocenę, wtedy robimy z nią wywiad. Na takim wywiadzie dowiadujemy się, czym organizacja się zajmuje, co robi, jakie ma plany, dlaczego tak działa, a nie inaczej, do kogo kieruje swoje. Poznajemy ich, staramy się od podszewki, czyli pytania o marketing, pytania o zarządzanie. Czasami jest ciężej, czasami idzie gładko. Różnie to bywa. My to wszystko spisujemy na rzecz właśnie tej organizacji. Tak naprawdę te informacje, zawsze jest to pytanie, czy te informacje gdzieś wypłyną na zewnątrz. Nie, tak się nie dzieje. Te informacje są dla nas i dla nich, bo zdarza się, że organizacje później otrzymują. My spisujemy dokument, który nazywa się IPW Indywidualny Plan Działania. Przekazujemy taki dokument. Na tej podstawie wyprowadzamy wnioski co do tego, co organizacja potrzebuje. Często właśnie wracając do poprzedniego wątku, organizacja, niektóre z tego korzystają w ten sposób, że same dowiadują się o sobie, co potrzebują. No tak. Zdarzają się takie sytuacje. Chociaż wydaje mi się, że jednak w większości te organizacje są świadome tego, co robią i gdzie istnieje problem, jeżeli on istnieje. Tylko organizacje pozarządowe się mogą do Was zgłaszać do tego projektu? Tylko organizacje pozarządowe, powiem tak, fundacje, stowarzyszenia, Centrum Integracji Społecznej, Centrum Aktywności Senioralnej. Jeżeli chodzi o spółdzielnie, to mogą się zgłaszać do projektu, z tym, że nie my odpowiadamy za tą działalność. Natomiast mamy. Ale jak ktoś się zgłosi, to rozumiem, że wskażecie mu, do kogo Oczywiście, że wskażemy.
Natomiast też jest możliwość od już półtora roku, żeby spółki ZOO prowadziły działalność non-profit w sposób całkowicie oficjalny, więc taka organizacja też, w zależności od tego, jakie są jej potrzeby, też mogła uczestniczyć w takim wsparciu. Dobra, no to paleta jest dość szeroka. Dobrze, no i po tym wywiadzie co potem się dzieje? Przygotowujecie ten plan pracy z organizacją? Najważniejszą rzeczą, która z tego wywiadu wynika, to są potrzeby organizacji i takie potrzeby, które my możemy zrealizować. Oczywiście to jest tak, że nasze działania są darmowe w ten sposób, że są finansowane ze środków unijnych. Natomiast projekt posiada swój budżet, prawda? Więc nie przydzielając wsparcie, musimy robić to w taki sposób, aby każdy mógł skorzystać i aby starczyło na to środków. To jest oczywiste, dlatego czasami oczekiwania są bardzo duże, czyli na takie doradztwo, inne, jeszcze jakieś narzędzie itd., a z czego my możemy z reguły zrealizować tylko dwie podstawowe potrzeby, takie, które my uważamy za najważniejsze. Oczywiście razem z tą organizacją, bo skupiamy się na tym, co jest najważniejsze z jednej strony, z drugiej strony najbardziej możliwe do realizacji ze względów finansowych. Mhm. Ja też chciałam powiedzieć właśnie, że też nie da człowiek rady zmienić wszystkiego. Też mi się tak wydaje, że jednak lepiej coś wybrać, jakiś obszar i zacząć nad nim pracować, bo podejrzewam, że jeśli organizacja ma problem w zarządzaniu, marketingu i w czymś, to też wszystkiego naraz nie poprawi. Powiem tak, czasami wydaje mi się przy niektórych organizacjach, że to, co my możemy im dać, to jest morze, to jest kropla w morzu potrzeb, natomiast zawsze pocieszam się tym, że jest jakiś krok naprzód. Zawsze do przodu, zdecydowanie tak. Jak to mówi, mówi się, kropla drąży skałę, więc można... Trzeba się jakoś wspierać. No, w tym kierunku idzie. Dokładnie. Dobrze, czyli już wiemy, kto się może zgłosić, wiemy jak, przez stronę. Właśnie, cały czas myślałam o tym, że muszę cię poprosić o wytłumaczenie, czym ta ekonomia społeczna jest. Kiedyś już w radiu mieliśmy ten temat, ale myślę, że nie każdy może wiedzieć, czym się różni, co to w ogóle znaczy, co to jest za pojęcie ekonomii społecznej, chociaż mam nadzieję, że już wiele osób wie, o co chodzi i czym się różni od takiej normalnej, gospodarczej ekonomii, przedsiębiorstwo, czym różni się przedsiębiorstwo takie społeczne od przedsiębiorstwa gospodarczego. Nie wiem, czy to dobre pojęcia, ale... Okej, to ta ostatnia forma mnie najbardziej przekonała. To jest dla mnie najłatwiejsza. Natomiast wyjaśnię to na podstawie moim zainteresowania. To są przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia. Nie będę tutaj wchodził z góry uprzedzam tak w spółdzielnie socjalne, ponieważ temat jest bardzo szeroki w tym przypadku. Jeżeli mielibyśmy wytłumaczyć, na czym się różni działalność gospodarcza od działalności społecznej, przedsiębiorstwa społecznego, no to jest to przede wszystkim zysk. Najprostsze rozróżnienie, tak? Czyli działalność gospodarcza zawsze, albo przynajmniej zawsze, bo są wyjątki. Powinna. Są wyjątki, już mówiliśmy o OS-ie, że można ją tworzyć na ten zysk, budować na podstawie jakiejś wartości, tak? Ale mimo wszystko podejście jest takie, że działalność gospodarcza ma wygenerować zysk, natomiast przedsiębiorstwo społeczne tego zysku wygenerować nie musi. Oczywiście lepiej jest, jak to zrobi, ale nie musi. A to nie jest cel sam w sobie. Tak. Celem przedsiębiorstwa społecznego jest realizacja celów społecznych. Takie masło maślane. Natomiast jakby nie było, jest to... Ale to przedsiębiorstwo sobie ustala, jakie cele społeczne chce osiągnąć. To tak jest, że na bazie jakiegoś statutu działa? Tak. Każde przedsiębiorstwo, żeby w ogóle przedsiębiorstwo mogło być społeczne, musi działać na bazie statutu i powiedzmy tak, wspierać można każdy cel, można sobie wymyślić dowolny cel, ale cele społeczne są określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, artykuł 3 albo 4. A ich tam jest sporo, ich tam nie jest się bardzo ograniczonym. Tak, no lista jest bardzo długa. Też jakby te cele stanowią przede wszystkim może nawet nie zamknięty katalog, co jeżeli dobrze zinterpretować i dobrze napisać, to można to w jakiś sposób rozszerzyć.
Natomiast tak, przedsiębiorstwo społeczne musi realizować któryś z tych celów, który jest wymieniony w tej ustawie. Dzięki temu w ogóle może realizować tą działalność statutową, prospołeczną. I jak to dzielimy? Bo przedsiębiorstwa społeczne są bardzo interesujące z tego właśnie względu, że oprócz działalności gospodarczej, oprócz albo zamiast działalności gospodarczej realizują działalność statutową. Mhm. Ponieważ można realizować działalność statutową odpłatną i działalność statutową nieodpłatną. Jakby na wszystko trzeba mieć pieniądze. No i to, co też właśnie myślę, że jest świadomość społeczna jest niska na ten temat. Nie wszyscy wiedzą, że przedsiębiorstwo społeczne też może oprócz działalności statutowej realizować działalność gospodarczą, aha, czyli że może zarabiać. Bo widzisz, jak ja, jak ty to mówiłeś, to pomyślałam o, kojarzę taką fundację bodajże, która robi warsztaty, ale co jakiś czas, powiedzmy, że w miesiącu robi 4 warsztaty, z czego 3 są płatne, a 1 są bezpłatne dla jakiejś tam grupy, tak? Więc w jakiś taki pewnie sposób wliczają jakby koszt tego 4 w te 3 i w ten sposób finansują grupie na przykład no takiej, która nie ma pieniędzy na to, żeby sobie opłacić te warsztaty, pozwala skorzystać z tych warsztatów bezpłatnie, nie? Okej, okay, działalność jest odpłatna nie może się pokrywać z gospodarczą, natomiast nieodpłatna już może, prawda? Czyli jest jak najbardziej, jest to sytuacja możliwa. I jest to sytuacja bardzo często spotykana, gdzie realizujemy coś dla osób, które nie są w stanie po prostu ponieść kosztów danego działania, tak? Możemy zrealizować wycieczkę dla dzieci z przedszkola, ponieważ wiemy w sumie dla dowolnego przedszkola, no ale z reguły dzieje się tak w przypadku jakichś organizacji, gdzie, które uznają, że tam są osoby potrzebujące. Mhm. Czyli na przykład może być tak, że jakaś organizacja prowadzi na przykład sklepik z jakimiś tam wytworami ręcznymi, załóżmy, i to, co zarobi, może przekazać na zorganizowanie tego wyjazdu? Tak. Może przekazać na, jeżeli ta organizacja prowadzi ten sklepik, może przekazać zarobione pieniądze na cele statutowe. Mhm. W ten sposób nie zapłaci podatku, ale też na tym, powiedzmy sobie szczerze, nie zarabia. No tak. Bo musimy wziąć pod uwagę, powiedzieliśmy przedtem, że celem działalności gospodarczej jest zysk, tak? Czyli zarobek. Tutaj, jeżeli organizacja prowadzi działalność gospodarczą, to jej celem pośrednim tylko jest ten zysk. Ponieważ ona z tego zysku, jakby ten zysk nie trafi do czyjejś kieszeni w sposób namacalny, tak? Czyli nie włożę sobie banknotu do portfela. Mogę tak zrobić, tym, że wtedy zapłacę podatek i są takie organizacje, które tak robią, nie ma w tym nic złego. Natomiast najczęściej jest tak, że one przekazują to, co uda się wypracować w działalności gospodarczej na działalność statutową. I w ten sposób możemy powiedzieć, że odwołujemy się do tego, od czego zaczęliśmy, czyli że organizacja może w ten sposób jakieś tam się uniezależnić od tych grantów na przykład, nie? Tak, czyli to jest to, co mówiliśmy na samym początku, że większość tych działań, które podejmujemy teraz, prowadzi do, to się tak ładnie nazywa, ekonomizacja albo profesjonalizacja przedsiębiorstw społecznych. Mhm. Czego wynikiem ma być to, że one będą się mogły same utrzymywać. Więc jak najbardziej działalność gospodarcza ok, działalność statutowa odpłatna ok. Czym się różni działalność statutowa odpłatna od nieodpłatnej? Różni się tylko tym, że w działalności odpłatnej możemy pobierać pieniądze, czyli beneficjent partycypuje w kosztach. Kiedy tak się dzieje? Tak się dzieje wtedy, kiedy albo mamy grupę docelową, z której wiemy, że oni mogą współuczestniczyć, ponosić część kosztów, albo wtedy, kiedy na przykład nasze działania są na tyle drogie, że po prostu musimy w jakiś sposób te środki znaleźć. Natomiast czy to się różni od działalności gospodarczej tym, że nie możemy mieć na tej działalności zysku? Aha, czyli że tylko pokrywamy koszty. Możemy być na zero, pokrywamy koszty. To myślę, że jest, że wyjaśniliśmy. Patrzę, że zostały nam 3 minuty audycji, więc już wiele nie opowiemy, ale może masz jakąś informację, którą chciałbyś jeszcze naszym słuchaczom przekazać.
Ja bym powiedział tak, że jestem w szoku, bo ja myślałem, że to nam i tak zajmie jakieś 10 minut, a nie 50. To cieszę się. No, temat jest po prostu szeroki, jednym słowem. Temat jest szeroki, natomiast trochę żałuję, ponieważ tej działalności swojej, której prowadzę, znaczy działalności jako doradcy, spotykamy się naprawdę z bardzo fajnymi przykładami organizacji, które właśnie realizują, są świetnym wzorem do naśladowania, tak? Albo mają cele, które naprawdę można pokazywać na zewnątrz. Czyli to mamy jednym słowem temat na kolejną audycję. Myślę, że tak. A zaprosisz mnie? Tak, zdecydowanie. Ja w takim razie to ostatnim rzutem na taśmę zachęcam do odwiedzania naszej strony fundacjagap.pl, do znalezienia nas na Facebooku Fundacja GAP. Dla wszystkich organizacji pozarządowych do znalezienia MOWES-u. I korzystamy z waszych. Z naszych zasobów, z naszych możliwości. Zapraszam. Dziękuję dzisiaj Kamilowi Wójcikowi, naszemu realizatorowi. Była z wami Agnieszka Tobiasiewicz i Jarosław Żerulik. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.